Siemanko widzowie, my przed chwilą dostaliśmy informację od Ernesta, że gdzieś w domu jest zamknięty sejf schowany w którymś pomieszczeniu, ale nie wiemy którym, więc chodźcie z nami. Tak, dawajcie, wchodzimy. Słuchaj, Mr. G, w domu jest ukryty sejf, tylko uważaj, dlatego że gdy będziesz się próbował do niego dostać, to po drodze możesz uruchomić alarm. Więc nie możesz stanąć na ziemi. Oprócz tego, liny także uruchamiają alarm, więc uważaj, jeżeli je dotkniesz, to masz karę. I dodatkowo, jeżeli dotkniesz je 3 razy, to wtedy cała zawartość sejfu zostaje zniszczona. Co? Kurde, nie możemy dotknąć podłogi, bo włączy się alarm. A możemy tutaj w te plastikowe? No w plastikowe możemy, jak najbardziej. Ej, a ciekawe o co chodzi z tymi linami? Chyba też nie można dotykać. Julka, także pamiętaj, żeby nie dotknąć, broń Boże, ani podłogi, ani liny, bo włączy się alarm. Mogę jednak chyba nie przy tym wyglądać. Dobra, ja pójdę pierwszy. Tak. Pierwszy, dawaj ja za mną. Dotknąłem. O nie, alarm. Widziałem na moich kamerach, że lina została dotknięta. Tak więc pierwsza kara to jest przyklejenie ręki taśmą klejącą do ciała. Uwolnisz się dopiero, gdy staniesz na czerwonym polu. O kurde, no nie. Dobra. Podasz mi tą taśmę. Tak. A ja też, ale ja na nie mogę. Dobra, ja. A tu mam nad głową. Ale ej, włosy to rwie strasznie ta taśma, kurde. Dobra, poczekaj, muszę ją odłożyć. No, ej. Ale myślę, że możemy to przerzucić tam też. Ważne, żeby nie dotknąć, nie? Nie, ja nie przejdę tego, co jest? O kurde, dobra. Noga. O, dobra, druga noga. I uwaga, jesteśmy na drewnach, bezpieczni. Przynajmniej ja, a Julka? Nie dotknij. A, trendy. Tylko ona nie może dotknąć belka liny. Dobra, dawaj, nie chyba się. No dobra, Mr. G, zobaczymy w takim razie, jak poradzisz sobie z jeżdżeniem na hulajnodze, prowadząc tylko jedną ręką. Ej, kurde, to będzie mega epickie, żeby przejechać tą hulajnogą bez ręki. O nie, ej widzowie, czy ja dam radę? Ej, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. O nie, czekajcie. Uwaga, jest, jestem bezpieczny. Teraz tylko do Julki muszę podać hulajnogę. Ej, Julka, nie wiem, jak ja ci to podam. Uwaga. A nie, czekajcie, już mogę to oderwać. Dobra. Trzymaj. Dasz radę? Dobra, mam. Dobra, ja sobie stanę na to. Tak, możesz stanąć. Uważaj, tylko się nie wywal. Broń Boże, bo włączysz alarm. Dobra, możesz się przytrzymać ewentualnie. Ale ja jestem prawa nożna. No to zmień sobie nogę. Okay. No, tylko na raz. Na raz. Uwaga. Dawaj. Dobra, jest. Jest, brawo, piąteczka. Nice, udało się. Dobra, lecimy teraz z kolejnym etapem dostawania się do banku. Kurde, łańcuchy, co z tymi łańcuchami? Halo, Ernest, co z łańcuchami? No, więc udało wam się dotrzeć do czerwonego pola. Tak więc teraz jeden z przycisków wyłącza wszystkie alarmy. Poszukajcie podpowiedzi przy kominku. Ale pamiętajcie, nie możecie opuścić czerwonego pola. Dobra, także nie możemy opuścić tego czerwonego pola, niestety widzowie. No i już widzę, że nie sięgniemy tej wskazówki, nie? A jakbym wyszła po kominku? Nie, nie mogę. Pamiętaj, że nie możemy wyjść, tak. Trzeba jakoś to chwycić, kurde, kołem fortuny? Tym kwiatkiem, albo kołem fortuny. Nie, ej, bo tu jest lustro, ja się boję, że to się zbije. Może spadnie jeszcze. No i rozwali płytki. A jakby ten alarm wyłączyć dało się? Nie wiem. Nie wciskam tego. Czy wcisnąć? A wciśnij. Wcisnąć? Albo nie wiem. Dobra, może nie wcisnąć. Nie wiem. Tak, wciska czy nie wciskać? Ej, widzowie, weźcie, napiszcie w komentarzach, czy wcisnąć to teraz, czy nie. A może ja bym mogła spróbować? Pierwszy raz. Ale zostaniesz karę. Pewnie. A dobra, to nie. Dobra, ty wciśnij. Nie, to nie chcę, dobra, ale to pokaż mi pierwszy raz, jak to się wciska. Nie. Halo, Ernest, weź tam coś podpowiedz. Widzę, że sobie trochę nie radzicie, więc podpowiedź to rozejrzyjcie się dookoła. Bądźcie uważniejsi. Dobra, a może hulajnogą? Albo, ej, kijem do bilarda może. O. Dawaj, spróbuj. Ale jak ja mam to złapać? Nie da rady. Kurde! Ej, patrz, co tu jest! Właśnie to miałam na myśli. Jeszcze trochę. Tylko się nie wywal. A, jest! Dobra, patrzcie. Palion 3 sekundy. Palion 3 sekundy. Palion? On śpiewa zielone, czyli przycisk zielony! Ej, 3 sekundy, czyli trzeba 3 sekundy przytrzymać. Uwaga! Albo poczekaj, może zakręćmy kołem fortuny, czy klikasz ten przycisk, czy nie? Dobra, widzowie, jeśli koło fortuny wylosuje kolor zielony, to wy zostawiacie łapkę w górę w tym momencie. Uwaga! Tak jest, więc zostawcie koniecznie łapkę w górę pod tym filmem. Dobra, uwaga, przyciskam 3 sekundy. Uwaga! Raz. Dwa,
3. Dobra, powinno być wyłączone, sprawdzaj, sprawdzaj. Dobra, jest! Nie włącza się! Działa! Działa! Nice! Tak jest, piąteczka! Ernest, dawaj, co dalej? Co dalej mamy robić, żeby zdobyć tą kasę? Gratulacje! Żeby otworzyć łańcuchy, musicie odnaleźć klucz. W środku szafki jest doniczka. Klucz jest obok doniczki, więc szukaj uważnie, Grzesiu. Dobra, Ernest powiedział nam, że w szufladzie jest doniczka, więc sprawdzamy. Nice, jest doniczka i tu ma być gdzieś klucz ukryty. Kurde, w tych wszystkich rzeczach. Może wyważę od razu wszystko. Ej, gorzej jak w którymś balonie jest schowany klucz i godzinę będziemy to szukać. Nie, a to zapięta torebka, więc tutaj na pewno nie będzie. Trzeba sprawdzać teraz wszystkie balony. Nie ma, dobra. Tutaj też nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. A może w ogóle nie ma klucz? Nie, no musi być klucz, halo. Nie, na pewno nie tworzy. Doniczką miało być. Ej, co ty powiedziałeś, że co? Z doniczką miało być. Z doniczką? No chyba tak, powiedział. Ej, może tutaj. Nie. Balon! Balon! Ej, jako... Spryciula ten Ernest, sprytny! Teraz do której kłódki? Tak, bez kitu. Kurde, szybko, jedna kłódka otworzy wszystko. Ej, może ta, duża! Patrzcie, ta jest złota, wygląda jakby była główną do otwierania. Jakby to ona wszystko trzymała. Nie, to była podpucha. Znowu Ernest mnie nabrał. O! Jest! Otworzyłem! Jest! Jest, tak! Otworzyłem, nice! Zdejmujemy łańcuchy, szybko! Czy nie? Dawaj! Jest! Uwaga! Czerwony przycisk zapala światła, więc możecie go teraz kliknąć. Dobra, czyli czerwony przycisk włącza światło, więc w sumie nie mieliśmy co ryzykować. No ale cóż, Ernest lubi robić takie psikusy. Włączyło się? Dobra, także mamy światło zapalone. Ernest, co dalej? To teraz, żeby dostać się do sejfu, potrzebujecie broni. Wylosujcie jedną z nich. Powodzenia. A, czyli musimy po prostu wylosować kołem fortuny jakąś broń, którym będziemy się dostawać do sejfu, tak? Bo ja trochę nie rozumiem. No tak, tak, musimy zakręcić. Ale bronią do sejfu? Myślałam, że jakiś kod będzie faktycznie. Dobra. Ej, czyli może sejf jest w czymś zamknięty? Kolor fioletowy. Drewniana łopatka. Co? O nie, drewnianą łyżeczką to będziesz musiała dostawać się. Dobra, zobaczymy czym ja. Uwaga. Kolor różowy. Łyżka. Łyżką! Aaa, jeszcze gorzej! Dobra, chodźcie, dawajcie widzowie. Tak jest, zobaczmy co tu jest. Co to jest? Serio? Jak mamy się łyżką i czy... Twoja broń! Broń. Nie ma opcji! Kurde. Ej, mam nadzieję, że będziemy mogli drugi raz losować, bo kurde... Ciężko. Nie dostaniemy się, nie ma opcji. Dzisiaj nie. Na pewno nie. Młotkiem to na pewno byśmy dostali. Cokolwiek tu jest. Albo nożem. Ernest, możemy po pierwszej warstwie losować jeszcze raz? Please! No dobra, trochę słabe macie te bronie. Rozwalcie jedną warstwę i wtedy możecie wylosować jeszcze raz. Dobra. Patrz, w ogóle mi dużo łatwiej jest rączką rozwalać. Patrzcie, ale to chyba jest nie okej, bo to nie jest poprawne użycie łyżki. Czemu? No. Poprawne użycie łyżki to by było o tak, o. Idzie, idzie, idzie. Nie, nic to nie daje, ja tylko sam siebie oszukuję. Ja no, też ale... sama siebie oszukuję. Nie, patrz, poszło, poszło, poszło. Przysięgam, poszło. Dobra, widzowie, my tu się siłujemy dalej i widzimy się zaraz po pierwszej warstwie. Dobra, widzowie, patrzcie, my już prawie kończymy pierwszą warstwę i idziemy kręcić kolejny raz koło fortuny, żeby zmienić w końcu te trudne bronie, bo one nic nie dają. Ja równie dobrze paznokcie bym to mógł zrobić. Dobra, to co, może teraz ja pierwszy zarosuję, tak, co? Dobra. Może będzie lepsza pasta, zobaczymy. Zielony! Kolor zielony? Nóż. Czyli mam nóż! Nice! Super! No. Dawaj, Junka, teraz ty. Kolor żółty? Młotek. Żółty, czyli młotek! Dobra, to co? Dostajemy miałam się. Młotek, miałam, mam młotek. Tak, tak jest. Razu zrobiłem 100% więcej niż tą łyżką. Ej, co tu jest? Patrzcie. Tu jest jakby gniazdo os. I on mógł to zamknąć w gniazdo. Dobrze, że mam młotek. Ej, bez kwitu. Tak ktoś to jest. Nie, to tylko kartony, widzowie, nie bójcie się. Ej, ale zaraz, zaraz. Czerwona taśma jest jak czerwony znaczek subskrypcji. Więc widzowie, koniecznie subskrybujcie ten kanał, żeby zobaczyć, co jest w środku sejfu. Przez cały wieczór Ernest chodził i pytał się mnie, gdzie jest karton od sejfu. A okazało się, że on go zapakował, tak. Dobra, patrzcie, jeszcze ostatnie cięcie tutaj i już dostajemy się do kartonu. To po co jest to? To nie ja. Ale to było zapakowane, kurde.
Tylko, że jest mały problem. Czegoś nam tutaj brakuje. Więc pora na ostatni challenge. Odnalezienie klucza. Zrobicie to za pomocą zagadki. Sama zagadka także jest ukryta gdzieś obok banku. Dobra, kurde, czyli ostatni etap, żeby znaleźć klucz, musimy znaleźć zagadkę i ją rozwiązać. Trix powiedział, że to jest gdzieś koło banku. Koło banku, czyli gdzieś tutaj pewnie. Gdzieś blisko musi być. Ja sprawdzę stół bilardowy, a ty może kanapy. Dobra. Gdzie on mógł to schować? Ej, a tam? Ej, chyba mam. A nie, znowu. Kurde, tyle papierów tutaj jest wszędzie. Ej, czy my to mamy między bilami? Nie, kurde, tutaj może? Też nie. Później zobaczę od spodu stołu. Może będzie pod spodem. Pod spodem też nie ma niczego. Kompletnie nic oprócz pajęczyn i wielkich pająków. Jest! Pytakiem tu. Ja wiem, że to zdobędę. Mam. Ej, dobra, zobaczmy, co tu mamy. Chodzi o to, że detektyw i szuka kota. W sensie kodu. Klucza? Kod, klucz, nie wiem. Schody, start. Czyli że trzeba gdzieś iść po schodach, czyli może na górę. Ale okulary zobacz, rzeczy dać. Skoro tutaj są schody i jest napisane start, to znaczy, że to musi być wejście do domu po schodach do biblioteki. Bez kitu, dobra, dawaj, lecimy. Dobra, ale co teraz w sumie? Bez kitu, czekaj, przyjrzyjmy się może tym książkom co, z zagadki. Jest jakieś ha, czyli... Ale jakaś mucha. Tak, jakaś mucha. Nie wiem, kurde. Wiesz, jaki jest mały problem? Taki, że tu jest tyle książek, że zanim my je przejrzymy, to miną wieki po prostu. Ale zobacz, tutaj jest, że człowiek szuka kota. To może to nie chodzi o kod, tylko książka z kotem. Ej, może. A dawaj, szybko patrzymy. Bo patrz, tutaj też mamy klucz narysowany. Patrz, i strzałka jest na klucz, i strzałka na kota. Czy Ernest by schował książkę między książkami, czy może gdzieś ukryłby? Nie wiem, No, też mi się tak wydaje. Nie byłoby tak. O! Czy wy to widzicie, widzowie? Dobra, spójrzmy. Muszka! Jest. Jest. Haha. Jokes, że to żarty są. Ej, dobra, kurde. Gdzie to może być? Nie, tego się nie da otworzyć chyba. Nie ma opcji. Chyba, że klucz jest gdzieś schowany obok niej. Myślisz? Tak by zrobił? Patrz! Jest! Jest klucz! Ej, dobra, trzymajmy kciuki, żeby to był ten klucz, bo jeśli nie, to ja już naprawdę nie mam siły i ochoty na szukanie tego, bo naprawdę dużo czasu nam się z tym zeszło. Czy to znowu taka zmyła? Dobra. Jest! Jest! Ej, tu nie ma tysiaka, tu jest ze 300, zobacz, mniej więcej ze 300. Czy Ernest mi znowu szukał? Co jest grane? Nie przejm się, mi tam wystarczy. Pamiętaj, najważniejsza jest dobra zabawa. No dobra, widzowie, także zostawcie koniecznie łapki w górę oraz... subskrypcje! Tak jest, subskrypcje i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! Hej!